Annecy, jezioro położone malowniczo we francuskich Alpach. Jezioro to jednak, poza pięknymi widokami i urokliwymi małymi miasteczkami rozsianymi wzdłuż jego brzegów, oferuje znacznie więcej. Okazało się, że to mały raj dla paralotniarzy. Na otaczających jezioro górach znajdują się aż 4 startowiska i u ich podnóża 3 lądowiska. Pogoda niestety nam nie sprzyjała, ale udało się znaleźć moment, żeby wystartować z jednego z nich i zlecieć z góry, podziwiając te piękne widoki. My startowaliśmy z Col de la Fourcla. Z parkingu na miejsce startu doszliśmy dróżką około 800 metrów pod górę. Gdybyśmy poszli około 400 metrów dalej, dotarlibyśmy do kolejnego punktu startowego. My jednak zatrzymaliśmy się w tym miejscu, jest ono dobrze przygotowane dla paralotniarzy, oznakowane z tablicami informacyjnymi. Znajduje się tu pas do startu dla paralotni i dla lotni.
No kurwa, spadłem gdzieś w połowie drogi, no nie? No ja widziałam gdzie, tylko nie wiem, czy teraz będę wiedziała, gdzie dojechać, no ale to dojdziesz chyba gdzieś do drogi, no nie? No, tam będę szedł pod górę chyba, no nie? W stronę gór. Z tego co widzę i dojdę gdzieś do drogi, ale ty leciałem jak kamień, widziałaś lądowanie, nie? Wiesz co, ja widziałam moment, kiedy lądowałeś, ale to było na tyle daleko, że nie wiem jak to wyglądało, no wylądowałeś tyle. Lecę, lecę! Ale od nas wygląda to tak, jakbyś był całkowicie na prawo, a lądowisko na lewo. No ja właśnie nie widzę lądowiska, nie wiem gdzie jest. Nie widzę lądowiska, nie wiem gdzie jest. Jak patrzę na ciebie, no to muszę lecieć całkowicie w lewo. Thank you.
czy coś mówisz, nie słyszę cię w ogóle. Ale moim zdaniem nie dolecisz do lądowiska. O, skręcaj w lewo i tak jak skręcisz, to trzymaj kurs. Dobra, ja jestem na lądowisku, no nie, prawie celowałem. Drugim startowiskiem, do którego bez problemu można dojechać samochodem, jest startowisko Plan Fe, znajdujące się koło Acroaventu. Na miejscu znajduje się parking, ławeczki ze stolikami, Maupi Guy, czyli właśnie ten Acroaventure, dobrze przygotowane startowisko i oczywiście piękne widoki. Jest to idealne miejsce, zwłaszcza dla początkujących, ponieważ na miejscu, to znaczy tuż u podnóża góry, znajduje się również lądowisko, ale też dużo alternatywnych miejsc do lądowania. W to miejsce na pewno jeszcze wrócimy, jednak dopiero wtedy, kiedy zrobi się cieplej i jeszcze piękniej.